Hej kochani, cześć, witajcie na kanale Poziomka, ja jestem Sylwia i dzisiaj już ostatni odcinek z kalendarzem adwentowym od Playdo. Zostało mi już tutaj tylko 8 okienek do otworzenia, a przecież dzisiaj już są święta. Niestety nie mogłam wcześniej nagrać jednego odcinka. Tutaj mam w moim pojemniczku poprzednie wszystkie niespodzianki, jakie znalazłam w tych okienkach, a dzisiaj przyszedł czas na numer 17. 17 jest obok takich figurek z Playdo, które chyba śpiewają kolędy świąteczne. 17, w której mamy foremkę w kształcie gwiazdeczki. Obok jest numer 18. A tam mamy kolejną foremkę, tylko tym razem w kolorze czerwonym. I to jest, moi drodzy, chyba takie przepyszne świąteczne ciasteczko. 19. Kolejna foremka, aby zrobić prześlicznego, świątecznego aniołka. Takiego aniołka można powiesić sobie na choince. Aniołki chyba przynoszą szczęście, prawda? Wow, ale śliczne! To są skrzydełka właśnie, aby zrobić przepięknego, świątecznego aniołka. Numer 20, obok 21. Foremka, żeby zrobić zielone świąteczne listki. Chyba takie, co są od jemioły. Wiecie, co się stanie, gdy się pocałuje kogoś pod jemiołą? To oznacza, że się będzie z nim do końca życia. 21 już było, teraz 22 i już powoli zbliżamy się do końca. Tutaj jest foremka, aby zrobić, wow, trójkę uroczych kolędników. Lubicie śpiewać kolędy? To napiszcie mi na dole w komentarzu, jaka kolęda jest Waszą ulubioną. I kochani, zbliżyliśmy się już do samego końca. Zostały już tylko dwa okienka. Numer 23. Tutaj mamy foremkę. Wow, to jest wieniec świąteczny, taki, który możemy na przykład zawiesić na drzwi albo położyć pięknie na stole. I numer 24, 24 grudnia, czyli gwiazdka, gwiazdor, choinka i wigilia. I oczywiście spotkanie z rodziną. A tutaj mamy przepiękną foremkę, która pokazuje nam różne domki w mieście, ośnieżone i opruszone. Czas na przetestowanie naszych foremek. Zabrałam już ciastolinę w kolorze takim niebieskim z drobinkami brokatu i sprawdzimy, jak wygląda ta gwiazdka. Odciśniemy ją bardzo mocno, ściągniemy nadmiar ciastoliny i tutaj z przodu możemy ją bez problemu wypchnąć. I gwiazdka jest gotowa. Wiecie, że żeby zasiąść do Wigilii razem z rodziną, to należy najpierw na niebie wypatrzeć pierwszą gwiazdkę. Wówczas wszyscy możemy usiąść, no i zajadać się przepysznymi rzeczami. Kolejna foremka jest w kolorze zielonym i to są te listki, o których Wam mówiłam. Tak więc wzięłam zieloną ciastolinę Playdo. Nadmiar tutaj przygniatam na samej górze. I sprawdzamy wzór. Udało nam się, mamy listek. Możemy zrobić jeszcze jeden. A do tego takie czerwone kuleczki do ozdoby. I będziemy mieli przepiękny świąteczny wieniec. Lubicie robić ozdoby świąteczne? Może sami tworzycie bombki albo łańcuchy ozdobne na choinkę? Napiszcie mi na dole w komentarzu, czy Wy zrobiliście jakieś ozdoby świąteczne. Ja teraz zrobiłam ten wieniec, cały oczywiście w kolorze zielonym. Tutaj jest na dole kokardka, więc zrobię ją w kolorze czerwonym. Jedna strona, teraz druga i na środku jeszcze żółty kolor. Teraz będą kolędnicy, czyli trójka uroczych dzieci, która chodzi od domu do domu i śpiewa kolędy. W zamian może dostać na przykład coś ciepłego do picia albo jakieś słodycze, lizaki czy też cukierki. Mocno odciskamy i mamy naszą trójkę uroczych dzieci. Widzę, że mają ubrane ciepłe kurtki, rękawiczki, czapki z pomponikami.
No a w rączkach chyba trzymają śpiewniki z tekstem. Zrobiłam tutaj naprawdę mnóstwo świątecznych ozdób. Jeszcze zrobię te domki, które zostały oprószone śniegiem. Właśnie a propos śniegu, czy u Was już padał śnieg? Jeśli tak, to napiszcie mi, z jakiego miasta jesteście, bo u mnie nie ma w ogóle śniegu. Wręcz przeciwnie, jest naprawdę ładna pogoda. Zupełnie jakby jeszcze zima do nas nie przyszła. Odrywam nadmiar ciastoliny, ostrożnie tutaj zaginam i mam małe, urocze domki. Teraz jeszcze ciasteczko, oczywiście. Jakie ciastka kojarzą się ze świętami? Oczywiście pierniki, przepyszne pierniczki. Ja natomiast mam tutaj takie okrągłe ciastko, które na środku może mieć nadzienie, na przykład czerwoną marmoladę. Na sam koniec postaram się zrobić aniołka. Tutaj mam dla niego białe, przepiękne skrzydła. No i właśnie foremkę w kształcie aniołka. Więc zabrałam biały kolor ciastoliny Play-Doh. On również ma takie drobinki brokatu. Może jeszcze troszeczkę, żeby ta forma była taka gruba. Mocno odciskam. Nadmiar ściągam. I teraz do tak wyciętej foremki muszę włożyć ostrożnie, bardzo ostrożnie moje skrzydełka, tak żeby nie przebiły się na drugą stronę. Do tego niebieska twarz i jeszcze niebieski tułów. W ten sposób tutaj po bokach muszą zostać białe skrzydełka jeszcze. I jeszcze oczy, takie malutkie, żółte kuleczki. To mój mały, uroczy aniołek, który teraz troszeczkę wygląda jak biały, śnieżny, świąteczny motylek. Takim oto sposobem, kochani, szybciutko dotarliśmy do końca miesiąca. Dzisiaj jest 24 grudnia, więc Wigilia, a ja z tej okazji życzę Wam zdrowych, wesołych świąt, mnóstwo radości i oczywiście spełnienia marzeń. Mnóstwa wspaniałych prezentów pod choinkę. Może i Wy dostaniecie jakiś fajny zestaw z ciastoliną Play-Doh. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!